Od 23 stycznia w Opolu przebywała grupa dzieci ze szkoły podstawowej z Pekinu. Dzieci artystycznie utalentowanych, bo na co dzień grających w orkiestrze szkolnej, smyczkowej. I przyjechali oczywiście ze swoimi rodzicami, z nauczycielami, w tym z nauczycielem tańca. Od 23 stycznia odbywały się warsztaty artystyczne w Młodzieżowym Domu Kultury. Bogaty program przybliżający Chińczykom nasz kraj. Ważnym elementem tego projektu były lekcje w szkole muzycznej prowadzone przez nauczycieli na instrumentach, na skrzypcach, na altówkach, wiolonczeli i wspólne zajęcia z orkiestrą dziecięcą Państwowej Szkoły Muzycznej. 但是它又拥有很好的文化设施。 Takie wydarzenie, jak tutaj mieliśmy okazję przeżyć, było bardzo dobrze przygotowane. Bardzo się cieszę, że mógł tu przybyć, ponieważ czuję życzliwość tutaj z Polski i jest bardzo zadowolony z ćwiczeń przeprowadzonych tutaj. We have this Chinese group, 31 people, including 14 kids. From primary schools in Beijing, they came to Opola to study music, to learn workshops, Polish culture, and they enjoy the beautiful places in Poland. And they like it very much. We all appreciate the chance. And we want to thank all the people who helped us, from Rector Professor Mark Tukindov, from the mayor, vice mayor, and directors of Culture Center. She helped us very much, and her staff from her office, and the director of music school, and the teachers are great. Chinese children love those teachers.